Witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w The Thaumaturge. W ostatnim odcinku, no, wraz z Abaurycym przemierzamy skwerki Warszawy. No i tak ciurkiem po licznych już bijatykach dochodzimy do drzwi, w którym ma się znajdować nasz główny przeciwnik, a zwie się Kafarem. No zaraz zobaczymy, kim on będzie. Czy ja mam coś tutaj do czytania? Chyba nie bardzo. Mam tu jeden punkt do wydania, ale to jest za mało. Wchodzimy, słuchajcie, wchodzimy. Kafar, ty chuj. Niedzic, ty garbusie. Zawsze wpadasz bez zapowiedzi. Słyszysz go? Lichwiarz mnie garbusem nazywa. Ścierwo. Następnym razem bilecik przyślę. Masz się trzymać z dala od moich ludzi, zwłaszcza od Maxa. A co ty mi możesz? Ja tu mam renomę. Lepiej zamknij jadaczkę i idź sobie szczekać gdzie indziej. Jadaczka to mu zaraz odpadnie. Bierzemy go! No i teraz kolejna walka nam się szykuje. Szczerze powiedziawszy, jestem trochę zdumiony tym Kafarem. Myślałem, że będzie albo dwa razy potężniejszy niż ten gość, co tutaj pokazany jest. Albo totalnie jakiś taki, wiecie, gnom. Taki, że tylko po prostu ma przezwisko Kafar, nie? Że może te pięści ma jakieś takie, ale no niestety jakoś się zawiodłem troszkę. Dobra, najpierw żeby tej Kafara odłóg Maxa. Zgódź się na strategię Abaurycego. Lecimy tam z nim. Czekajcie, no nie mogłem wybrać. W porządku, spróbujmy po twojemu. Jak za starych dobrych czasów. No, tak jest. Ależ się rzucasz jak mały kogucik. Nic na mnie nie macie, a Max ma mi oddać, co jest mi winien. No dobrze, niech ci będzie. To my sobie już pójdziemy z Wiktorem. Naprawdę? Nie kurwa! A teraz pożegnaj się z ząbkami, skarbeńku. Rozdział trzeci. Ciekawe, co mu jest winien. Pielgrzym i tuziemiec zwyciężają. No, czterech. Mamy tu czterech. Oczywiście od razu staniemy do walki. Gdzie jest ten Kafar? To ten Kafar chyba tam z tyłu. Dobra, teraz tak, defensywa zadaje obrażenia i obniża skupienie. Wywołuje zespołowy kontratak. O kurde. Sporo nam od razu tutaj ubywa. Czułby. Tam, to jest tamten. Tutaj prawy sierpowy, 7. Aha, to mój, nasz zawodnik. 4,5. Zadaje obrażenia i obniża skupienie. Redukcja obrażeń. Ten 4-6, ten 2-3, 4-5, ten kurczę, a nie, no w sumie tutaj obniża skupienie, zadaje obrażenie, obniża skupienie, wszyscy zadają i obniżają skupienie, więc może zróbmy coś takiego, że zaatakujmy tego bukawaczem. Bardzo dobrze, cierpienie od razu, wywołamy i obniżymy mu też skupienie od razu. No i dobra. Okej. Okay. Teraz bym, szczerze powiedziawszy, zaatakował prawy sierpowy nasz tutaj. Ten już jest spoko, ale wiecie co tego, bo bym dwa od razu mu skupienia obniżył. A kogo, kim? Lelekiem. Tutaj tylko jedno. Dlatego, że po prostu ten... Muszę tu lelkiem lub Moraną zaatakować, dobra? Lelek. Co ty możesz tu zrobić? Obniża skupienie. Chroni przed otrzymaniem stanu w danej rundzie. To mogło być spoko. Dobra, i ten on zada mi 4-6. Dobra, mogę nawet tak zrobić. Wyłączyłem go całkowicie. Teraz mógłbym przywalić komuś. Ale zróbmy tak.
Welesem tutaj zaatakujemy tego pana, jego mościa. Dobra. A tego bym wstrząsł z mózgu. No i jest trup. Ujś! Mój nos! O! A Baulicy też dostał w nohal. Okej. Okay. Teraz tak. Kto teraz w tej rundzie? Tu 4. No ten cały czas. 39. Obniżymy mu to skupienie. A ten jeszcze ma. Nie, ten wszyscy już mają zdjęte. W zasadzie to możemy tutaj wyłączymy go znowu. Znowu kogoś tam rozwalimy. No, powtórka. Aha, a jeszcze jakby tutaj może to, bo no właśnie, zaatakujemy. Może uda się kogoś innego strekować. Ach, tego jednak. No niestety, bukować, ale możemy tak spowolnić i cierpienie. Niech cierpi. Niestety nie udało się. Ale w twarz mi dostał. Tutaj też dostał ładnie Abaurycy. Ale jeszcze żyje. Dobra. W sumie możemy od razu tego wyłączyć. A po ulicy się dziewięć. W sumie możemy to weźmiemy to, co tutaj mamy? Przerażenie. No właśnie, to zrobimy tak. Uwolnimy się. Bach. A Baulicy nam nie będzie już pomagał? A nie, dobrze, będzie nam pomagał. Tylko, że on pewnie... No właśnie. No i dobra, akcja, reakcja. Bach go. Jeszcze w razie czego. Nie żyje, ale dobra. No i mamy. Dobra, już dobra. Zapomnę o sprawie, tylko wypierdalać. Zapomnisz akurat. Daj Wiktorze gnata Satanisława. Co? Nie. Może to nie musi się skończyć tak samo jak ostatnio? Niby tak, ale teraz to naprawdę my dyktujemy warunki. Nie będzie tak jak wtedy. Sami sobie jesteśmy panami. Nie, aż tak to nie. Daruj mi życie, a wszystko ci zapomnę. Przysięgam. I Maxowi też. Nic do was nie mam. Pytanie, co... O co poszło? Aż kurwa. Musiałeś się pobeczyć? Chuj z tym. Po rękach nas będziesz całował. I mojeczki moje. Jasne, jak słońce. Weźcie tam, na stole jest akwawita. Na zgodę. Chodźmy. Zasłużyliśmy na wysokoprocentowy epilog. No nie popytałem się, nie? Nie spytałem się. O co tam poszło w ogóle? Poszedłem na Hajla Bajla. Ale końcówka mi się nie spodobała. Chciałbym po prostu sobie zastrzelić. No,
i to się nazywa szczęśliwe zakończenie. Pobiliśmy paru bandziorów, daliśmy im lekcje. Gdyby to było złe, to by carska władza inaczej Warszawę stworzyła. Lichwiarz pokonany, sprawiedliwość zatriumfowała ostatecznie. Wspaniale spędzony czas. Bawiłem się pysznie, a ty? Ja również. Ty mi lepiej powiedz, dlaczego mój tatko za nas wtedy beknął. Tak szczerze. Wróciliśmy, Satanisław zabrał cię na spytki do gabinetu i co potem? Powiedz, jak ja tu... No, szczerze. Ojciec ani razu nie podniósł głosu. Pragnąłem, żeby wtedy krzyczał i był wściekły, a on tylko mówił. Momentami pojawiał się Balberit i patrzył na mnie. Myślałem, że tego dnia umrę. Potem usłyszałem, że za śmierć lichwiarza odpowie twój ojciec, a tobie i mnie się upiecze. Stanisław kazał mi się spakować i zabrać ze sobą ten rewolwer. Żebym pamiętał, że przeze mnie tamtego dnia życie stracił nie tylko lichwiarz. No tak, mój tatko zgnił w pierdlu, a twój musiał sprzedawać antyki. Wyznaj, że ojciec był na łasce ochrany. Nie wiesz wszystkiego. Ojciec był też zmuszony wpuścić jednego gada do domu. Iwana Konieczkina. Pierdolisz! Satanisław rozpruwał się ochranie? Nie zazdroszczę. A uważasz, że twój stary miał rację? Że cię wypędził? Broń decyzji ojca, no ochronił cię jednak, nie? No bo... Chyba teraz tak. Rozumiem, że chciał przede wszystkim chronić mnie i Ligię. Nie miałem wpływu na jego wybór. Kurwa. Ale za mnie i za tatkę też wybrał. Myślisz, że twój ojciec wolałby, żebyś to ty poszedł siedzieć? Nie, nie. Rozumiem, co mówisz. Nawet taki skurwysyn jak Satanisław będzie bronił swoich dzieci za wszelką cenę. Satanisław? Nieważne. Każdy wycierpiał swoje. A teraz jesteśmy tu i raczymy się wódką. Wygrani. Zapytaj, czy to już koniec waszej sentymentalnej przygody. Pochwal zdobyczną wódkę, przejdź do toastu i zakończ waszą sentymentalną podróż. Nie, zapytajmy jeszcze. A więc to już ostatnia strona naszej opowieści? Skąd? Ciąg dalszy nastąpi. I cała Warszawa szkitlingi opróżnia, bo się musi dowiedzieć, jak się skończy ta granda. Wiktorze, co ty o mnie właściwie sądzisz? Szczerze. Kurwa, szczerze? Zapytaj, czemu chcę nagle wiedzieć? Wyznaj, że uważasz go za przyjaciela. Powiedz, że przeraża cię jego nieprzewidywalność. Przyznaj, że to jest zbyt skomplikowane. Znaczy, wiecie co? W sumie zapytajmy, czemu nagle chcę wiedzieć. Skąd to pytanie, tak nagle? Przestań kręcić, bo się wkurwię. Aha. Szczerze powiedziawszy, to przeraża mnie jego nieprzewidywalność. No, za przyjaciela, no chyba tak, też mógłbym go uznać, bo chociaż przyjaciela. Dobra, powiedzmy, że przeraża go nieprzewidywalność. Przyznam, że lekko przeraża mnie to, jak nieprzewidywalny jesteś. To dobrze, tak trzymaj. No właśnie. A teraz już koniec, nie gadamy, tylko pijemy. Za przyjaźń, Wiktorze. I za sztymunek. Ale myślę, żeby nam pomógł. Jakbyśmy o coś go tam poprosili. Chyba tak. Skłonny by to by był nam pomóc. Tak mi się wydaje. Tylko ciekawe, czy będziemy mogli skorzystać z tego. Dobra. Tu jeszcze mamy to, ale coś tutaj leży. Przeczytaj. Wiadomość od Abaurycego. Bracie, kielich do kielicha. Oto przyjacielskie śluby, których nie rozerwą już żadne Belzebuby. Pora mi było lecieć do mojek moich. Śródmieścia nie można za długo zostawiać bez nadzoru, bo się zaczną elementa różne panoszyć. Ominął cię zacny wschód słońca, ale tak słodko spałeś, że miałem serce cię budzić. A, nie miałem serca cię budzić, śpiąca królewna. Do następnego. A, PS, trochę się ślinisz przez sen. Jezu. Dzięki. Kurde. Dobra, słuchajcie, zobaczmy, jak tam mamy... Jakieś questy.
No tak, te krawieckie inspiracje. W zasadzie tu już nie mamy nic więcej. Dobra, możemy lecieć, słuchajcie, głównym wątkiem, chyba że coś po drodze znajdziemy jeszcze. Chyba nie bardzo. Okej. Chyba że tutaj się da się gdzieś jakoś przejść. Sprawdźmy, tu możemy jeszcze jakoś iść. Kurde, no nie wiem, czy coś tutaj szukać mam, tak szczerze powiedziawszy. Chyba nie. Myślę, że już nie. No, o! A pan co? Trunkowy. Panie kierowniku, poratuje pan rubelkiem? Albo dwoma, co? Dobrze pan wygląda, musi się powodzić. Na co wydadzą? Rubel? To dużo pieniędzy. Co z nim zrobicie? Zainwestujemy. Zaszczął pan rubelka i będziemy mieć na zakład. I co dalej? Założymy się tam z tymi, no, tragarzami. Jak pan pójdziesz się z nimi bić i wygrasz honorowy pojedynek, to będziemy mieć dwa rubelki. I biznes się kręci. No jak będzie, kierowniku? Zgódź się. Podsumuj ich model biznesowy. Podsumujmy. Mam bić się z tragarzami, żebyście mogli wygrać zakład i rozmnożyć pieniądze, które sam wam dałem. Tak. Czyli cały pomysł na zarobek opiera się na mnie. Tak. O, jest, co się pan dziwisz? Od czegoś trzeba zacząć. Bardzo dobry plan. To jak będzie, no? Da nam pan rubelka. No pewnie. Bardzo dobry plan. Niech będzie. Akceptujecie panowie weksle? Wesele, kolo! Pan kierownik mówi, że ci obije mordę. Oho. Oho. Taki ładny? To jest. Nie szkoda mu rączek pobrudzić? Boisz się taką ładną rączką dostać po mordzie? Do mnie, chłopaki! O kurde, czyli ktoś mu pomoże. Trzech, dobra. Spokojnie. Spokojnie, słuchajcie. 9-11 dużo leją, dlatego będę musiał się szybko pozbyć panów Morana. Dobra, weźmiemy tego, albo nie. Czekajcie, bukawaczem. Tutaj tego zaatakujemy, weźmiemy tak, szansę na spowolnienie działań i damy bukawaczem. Od razu mu tutaj cierpienie damy. Dobra, i teraz tego zaatakujemy. Ogranicza wpływ na skupienie, to tylko dwa, jedno by mu ten, tak? Ale zmniejsza obrażenia o... Ile ten... 9-11. I kto tutaj jest? Lelek. A może jeszcze, słuchajcie... Bo jakbym tego zaatakował, słuchajcie... Tego, tak, Welesem. Najpierw tego zaatakujemy. Weźmiemy to. To. I Weles lub Krampus. Welesem. Na przerwanie, tak. Dobrze. No i teraz tego weźmiemy, zaatakujemy. Lelek lub Morana. Tak, to i od razu zdejmiemy dwa. Dobra, tylko nam jeden przycznie. 10 punktów. Dużo. Ale możemy teraz zrobić tak. A teraz... Czekajcie, tutaj. Ten ma 7-8. Ja bym sobie troszeczkę obniżył...
16, nawet też sporo. Ale skupienie się przywraca. To nie. Może tak. Cierpienie. Dobra, niech to cierpienie mu tam będzie. Jednego już wyeliminowaliśmy. No i tutaj bukawacz niestety musiał powrócić. Dobra. Ten ma już cierpienie. Ten nie ma. Więc może zacznijmy, słuchajcie. Ten hak. To jest 10-10. To tego bym może. Cierpienia. Dobra, teraz tego wyłączymy. Coś takiego. O, rodzaj obrażenia przez 24 życia. To dosyć dużo, chociaż mam 38. Nie. Zobaczmy tu. O, może to nawet to. Wyłączony. No i dobra, obydwoje. I teraz tak. Tylko pytanie, którego zaatakujemy, nie? A dawaj tak. A, też. Chyba tego samego. A nie! O kurde, dobrze, tu się ładnie udało. Tu się ładnie udało. Mamy. No i dobra. No! Panowie, lecę dalej. Nie, patrzcie, zniknąłem. Popatrzyłem, tam gdzieś sobie patrzyłem, a tu... Aha. Chyba gdzieś indziej trzeba będzie się... Będziemy musieli gdzieś drożką podjechać. Tak. Pytanie gdzie? Śródmieście Południowe. Jedziemy. Dobrze, jesteśmy już. Teraz pytanie gdzie? Z tym taumaturgiem lekarzem. Czyli kolegą jakby naszego ojca. Mieszkanie. Wchodzimy. Dobra. To tutaj. Już tutaj byliśmy. Sprawdźmy jeszcze pomieszczenia obok. Nie. To chyba nie można. Tak, to tutaj są te tajne spotkania się odbywały. Ojca z kolegami. Siadamy. Oho. Assalam alaikum. O. Odzajemni pozdrowienia. Wa alaikum salam. Słyszałem, że dużo podróżowałeś. Nie przywykłem do takiego powitania z innymi. Zazwyczaj z marszu wchodzą mi do głowy. Niezbyt to grzeczne, moim zdaniem. Najpierw wypada się przedstawić. Emir Burnakowicz, VJ. Jesteś sam? Powiedz, że już tak. Zająłem się nimi. Dobrze. Dziękuję za cebulę. Dziękuję za widelec. Nie sposób zignorować zaproszenia tak zgrabnie zaklętego w cebulę. Jak mogę ci pomóc? Hmm.
Zapytajmy, co znaczy VJ. Kim jest VJ? My Tatarzy tak nazywamy taumaturgów. Jestem znachorem, wróżbitą, lekarzem. Coś ci dolega? Szukam czarnego grymuaru. Po śmierci ojca zaginął. Po co ci jeszcze jedna księga? No, odziedziczyłem. Powiedz, że to jedyne, co zostało ci po ojcu. Nie spodziewałem się, że otrzymam cokolwiek. Chcę wiedzieć, dlaczego dostałem go w spadku. Nie byliście ze Stanisławem specjalnie blisko, prawda? Do brzegu. Jak sobie życzysz. Koniec podchodów. Patrz ty. Co ty tutaj masz? Bukawacz. Upyr. Co to jest? Tu możemy rozmawiać bez skrępowania i czas nas nie będzie godny. Kłamstwo tutaj może drogo kosztować. Kto powiedział ci, że mam czarny grymuar? Wyznaj, że to był Konieczkin za tej prawdy. Uwagę w twoją stronę skierował Iwan Konieczkin. Tak myślałem. Naczelnik od dawna krążył wokół Stanisława i interesował się jego towarzystwem. Nami. Grymuar. Kończy mi się cierpliwość. Sofer nie żyje. Zostałeś tylko ty. Ostatni raz poproś. Oddaj grymuar. Proszę po raz ostatni. To grzecznie chyba. Stanisław mówił mi, że byłeś bardzo chory i niemal odszedłeś od zmysłu. Jak udało ci się z tego wyjść? Wyjaśnij jak. Uleczył mnie Grigori Jefimowicz Rasputin. Jak? Wyjaśnij, cię hipnotyzuje. Z tego co rozumiem, użył hipnozy. A hipnozy to wiecie. I nadal czas. Może coś mi do głowy wbić coś innego. A ufasz mu? W zasadzie nie mam powodów do nieufności. Do tej pory nie zawiódł mojego zaufania. Rasputin jest taumaturg. Chyba nie. Nie sądzę. Myślę, żebym to zauważył. Znasz jakiś innych taumaturgów z Warszawy? Coś cały czas mnie wypytuje. Przepraszam bardzo, że za ten kaszel, ale kurde. Tak, znam jeszcze dwóch. Wystarczy. Nie mam czarnego grymuaru i nigdy go nie miałem. To po co to było? Dlaczego się mną bawisz? Wybacz mi, ale w moim wieku muszę sobie czasem szukać rozrywek. Chciałem cię tylko sprawdzić. Myślę, że mu wierzę. Masz ogromny potencjał, ale jeszcze go nie sięgasz. Mówienie prawdy nie jest już w cenie? Nie szukam szczerego taumaturga, tylko potężnego. Słuchaj dalej. Chcę odbudować komitywę z twoim udziałem. Po co mu ta komitywa? Po co chcesz ją wskrzeszać? Powiem ci, dlaczego ty tego chcesz. Bo twój ojciec miał słuszność w idei, ale zatracił się w drodze. Ty jednak masz szansę nie popełniać jego błędów. Ufam, że teraz jesteś zaintrygowany. Przemyślę. Brzmi kusząco. Będę o tym myślał. Tyle mi na ten moment wystarczy. Ale przyjmij moją radę. Kiedy stąd wyjdziesz, udaj się do tego, który cię uleczył. Czuję, że skrywa wiele tajemnic. Okej. Jak my wszyscy. Tak, ale jego sekrety mogą być groźne i przeszkodzić ci w twoich planach. Uważaj. Okej. No dobrze.
Porozmawiam zaraz z Putinem, ale zobaczymy, czy coś tu mamy. Nic nie mamy do wpisów żadnych? Dziwne. O osobach. Przecież kurczę, tutaj pojawił się nam postać. Dobra, ale no dobra, no skoro nie, no to nie. Otrzymujesz zadanie. Ale to chyba. No właśnie, tylko to. Porozmawiać z Rasputinem. Tak, dobra, lecimy. Diabelski gambit. Powązki. Jedziemy. Prawo jedzie. Oho, on nie jest na ten? Na cmentarzu może. Nie ma go ten, u tych. Na cmentarz po raz. No to ciekawe. Kurczę, do naszego mauzoleum. Co on tutaj? A nie, to chyba było coś tam narysowane. A tu świnka też jest, widzicie? Czy jakiś kurczę osiołek? Nie wiem. Mauzoleum Szulskich. Oho. Porozmawiajmy z nim. Co ty tu robisz? Vanitas, vanitatum et omnia vanitas. Twój ojciec był wielkim człowiekiem. Zapytaj, co tu robisz? Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Co ty tu robisz? Jesteśmy na granicy dwóch światów, wśród ludzkich prochów. To świetne miejsce, żeby kontemplować przyszłość. Twój ojciec czuł się Polakiem. Matka była Rosjanką. A ty dorastałeś we Francji. No i co? Kim jesteś, Wiktorze? Zapytaj, kim on jest. A ty? Kim jesteś, Grigoriju Jefimowiczu Rasputinie? Ja? Przede wszystkim akolitą samego Chrystusa, którego drogę znam i chcę naśladować. No chyba Chrystus nie urządzał tak zagubiony jak libacji. Ty. A co zresztą stada? Ci ludzie wokół ciebie. Zgromadziłeś ich, nas, nieprzypadkowo. Każdy ma jakiś cel. Jesteśmy tylko kolejną stacją na czyjejś drodze. A czasem maszyneria tak działa, nie? W samym kierunku. Że moja wjedzie na dwór Mikołaja Romanowa. Muszę uratować carewicza, bo wierzę, że tylko wtedy będziemy mieć przyszłość. Mogę mu pomóc. Wierzysz mi? Chciałbym, ale... Chciałbym wierzyć. Wiem, że mi pomagasz i mam dług wobec ciebie, ale... mam też swoje wątpliwości. Jak mogę je rozwiać? Przypomnij, że wie o rzeczach, których mu nie mówiłeś. Zapytaj o jego wizyty w Peraskiej Cerkwi. Wspomnij o innych, którzy też mają wątpliwości. Ale to, przypomnij, że wie o rzeczach, których mu nie mówiłeś. Mam wrażenie, że wiesz o rzeczach, o których ci nie wspominałem. Nie mogę mieć pewności, które rzeczy mówisz świadomie, a które wyłącznie podczas seansów. Ciężko zaufać komuś, kto wchodzi ci do głowy, no właśnie. A ty nie wiesz, co on tam wyprawia. Do tej pory ci to nie przeszkadzało. Też prawda. Sam mnie zaprosiłeś, pamiętasz? Też prawda. Sam otworzyłeś przede mną swój umysł. Mówiłem ci, że sam nie badałem swojej potęgi. To dar pomaga zwykle tym, którzy wierzą. Teraz wierzysz? Zapytaj o jego wizyty w Peraskiej Cerkwi. No właśnie, bo był tam. Po co odwiedzasz cerkiew świętej Marii Magdaleny? Modlę się tam. Ale wskazał mi ją Lazarew. On wierzy w moją misję i zdradził mi, że caryca czasem tam bywa. Ma to może coś wspólnego z Kiryłem? Skąd go znasz? Ja też byłem w cerkwi się pomodlić. Nie, on jest tu akurat bez znaczenia.
To cię niepokoiło? Wspomnij o innych, którzy też mają wątpliwości. No ale on się łatwiej. No, zauważycie, on się strasznie fajnie, łatwo z tego wymiguje, nie? Z tych takich. Są ludzie, którzy mają o tobie nie do końca pochlebną opinię. Czy jako każdy. Mówią, że możesz być niebezpieczny. Jacy ludzie? Znasz ich osobiście? No właśnie. Wszyscy mają opinię. No właśnie. O tobie. No. Albo o innych taumaturgach, Żydach, kobietach, rdzennych Amerykanach, czy samym Chrystusie. Co takiego o mnie słyszałeś, że zaczynasz się mnie bać? Słyszałeś o mojej żonie? Może porzuciłem ją dla orgi i biesiad? A może zapytaj po prostu u źródła? Słyszałeś o moim rozpustnym życiu? Ja nie oceniam nikogo po tym, z kim spółkuję i no, ale idzie z drogą Chrystusa, nie? Co jeszcze słyszałeś i od kogo? Od petersburskiej ochrany i jej konfidentów? Z gazet pisanych pod wytyczne carskiej cenzury? No się nie unoś. Co jeszcze? Bo ci żyłka pęknie. Powiedz, że to wszystko. To wszystko. Widzisz? Chyba rozwiałem wszystkie twoje wątpliwości. Jeszcze jak pomyśl, potwierdza, nie? Co możemy osiągnąć, Wiktorze, jeśli tylko ze mną pójdziesz. Umie gadać z ludźmi. Pomyśl, jak car spojrzy na wszystkich taumaturgów, jeśli jeden z nich ocali jego dziedzica. Widzisz już? Jak chcę tego dokonać? Wszystko to brzmi pięknie, ale jak mielibyśmy osiągnąć tak ambitny cel? Wspólnie, Wiktorze. Wspólnie i w swoim czasie. Wystarczy, że uwierzysz, że możemy to zrobić. Wierzysz w to? Kurde! Wiecie co? Mi się wydaje, że on chciałby tego młodego cara, przyszłego cara może uratować. Wszyscy będą go, wiecie, no, nosić na rękach, nawet caryca. A następnie on, posługując się tym młodym carewiczem, będzie rządził całą Rosją carską. A zgoni, że to my, że w razie W, jakby coś się tam źle działo, może zgonić to na nas, że to my byliśmy tutaj taumaturgiem, to my zawładnęliśmy Rasputinem, to my nim sterowaliśmy i będziemy mieli przesrane. Jakby coś się źle zadziało, nie? Coś mi tak, kurde, śmierdzi. Powiem, na czas namysłu. Potrzebuję czasu. Ranisz mnie, Wiktorze. Po tym wszystkim, co do tej pory dla ciebie zrobiłem. Wróć do mnie, kiedy będziesz gotów. Z tej ścieżki nie będzie już odwrotu. Wiesz, gdzie mnie znaleźć. No, wiem. Ten dom jeszcze stoi w ogóle tam? Coś... No kurczę, no. Wróć do Rasputina, gdy będziesz gotów. No, ale to ja nie mam tutaj już, wiecie... Myślałem, że będę miał jakieś inne jeszcze tutaj... coś do wybrania nowego, ale chyba będę musiał się tutaj z nim zgodzić. No bo nie mam tu nic już więcej. No mam tu krawieckie te, ale to już... Chyba będę musiał tutaj już. No i kto ma ten grimuar, nie? Czyżby, kurczę, Rasputin zasunął? Ale jak? Przecież go nie było tu w Warszawie. Chyba, że był. No będziemy musieli się z nim spotkać. Dobra, ale zrobimy to już w następnym odcinku, słuchajcie. Ciekawie się zapowiada. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Zachęcam was do subskrypcji, lajkowania, komentowania. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam was serdecznie. Cześć. Just remember, there's no turning back.